to już zawsze mówię tak, a już sieć. Bo najpierw najważniejsza rzecz, którą przez lata się nauczyłem, jeżdżąc i spotykając się z tak zwaną Polonią, czyli z wami, prosianymi po świecie, to jest tak, najważniejsza rzecz, to jest, żeby nie trwać w szpagacie. Szpagat, czyli to jest to, że wrócę za dwa lata. Tu jestem, ale jedną nogą już tam. W szpagacie jest bardzo trudno, bo on rozrywa potem po całości. Ale co ja będę mówił, każdy wie jaki. Każdy sobie mówi, a ja się mam chciałem przedstawić, zapomniałem. Gadał głupoty i tak. Proszę Państwa, więc tak, od początku. Nazywam się Jerzy Kryszak. Teraz tak odbiór mnie otwierdził, że to zabrzmiało jak czapka. Nazywam się, teraz ci krótko już powiem. Nazywam się Jerzy Kryszak, a z wykształcenia jestem aktorem, za co chciałem wszystkim przeprosić. W latach 70. byłem młody i głupi, podjąłem taką ani inną decyzję. Właśnie między nimi. A no i zdałem do szkoły, zdawałem do jednej szkoły, drugiej szkoły, teatralnej, w końcu trzecia mnie przygarnęła z litości. Była to krakowska szkoła teatralna. A wtedy byłem, jak już podkreślam, byłem wtedy młody i głupi. Dzisiaj łatwo zauważyć. Młodość minęła. A zarób został. No i tak to się jakby zaczęło. Natomiast zaraz po szkole. Skąd się w ogóle wziął pomysł, że studia w szkole teatralnej? Z tego, że nie cierpiałem fizyki, matematyki, chemii, biologii. Historii. Polski do siłą rzeczy, bo mówię. Więc mi go nie brakowało. Mnie go nie brakowało na co dzień. Prac ręcznych nie lubiłem. WF-u. No, wiesz, jak cię mogę, no, jak była piłka, to tak. Jak nie było piłka, to nie było co robić. No więc to mi się tam, a tam tylko był wiersz. No a wiersz znałem wcześniej. A skąd znałem wiersz wcześniej? Znałem wiersz wcześniej dlatego, że w liceum, ja jestem szkoła podstawówka siedmioklasowa, czyli liceum czteroklasowe. Ty ten bar tam cały czas jest zamknięty. To mogą może otworzyć, nie, mogą go będzie otworzyć. No dobra, ale on jest czymś, dlaczego? Nie, coś. Nie, bo się tak wystraszyłem, tam tak czarno jest, za wcześnie było jasno. Myślałem, że może prądu nie ma. W każdym razie.